Zobaczcie, jest taki jedyny dzień w życiu każdego z nas, kiedy wychodzimy z brzuszka mamusi i przychodzimy na ten świat. Jesteśmy małymi dzidziusiami, wszyscy nas bujają w kołysce, opiekują się nami, noszą nas na rączkach, lulają. O, śpi malutki, śpi kochany, ale to jest tylko raz w życiu. Nie możemy już drugi raz wrócić, żeby być tacy mali i wrócić do kołyski, a co dopiero, żeby wrócić do brzuszka. Rośniemy, jesteśmy coraz więksi. Żyjemy się, poznajemy świat, świat nas zachwyca. Poznajemy literki, cyferki, uczymy się liczyć, chodzimy do szkoły, a potem jesteśmy dorośli. Mamusia przygotowuje obiadki, tatuś sprząta, wieczorami może coś tam sobie obejrzą. No ale powiedzcie mi, ci, którzy nie wierzą w Pana Boga, nie są w bliskości z Nim, to co, żyją inaczej? Czy też wstają rano, pracują, zarabiają pieniążki? Tak. No też muszą to robić, więc tak naprawdę co my musimy zrobić, żeby żyć Królestwem Bożym, żeby to Królestwo Boże żyło w nas? Modlić się, ale Pan Jezus mówi, coś jeszcze Wam przeczytam. Pan Jezus mówi do Nikodema, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Więc Pan Jezus mówi, że trzeba się narodzić powtórnie. Tadam! No ale Nikodem, tak jak my, mówi, to niemożliwe. No jak powtórnie wrócić do brzuszka mamy? O co temu Panu Jezusowi chodzi? My dzisiaj już trochę wiemy, nie? O co chodziło Panu Jezusowi? On to dalej tłumaczy, że musimy się narodzić na nowo jak? Z ducha. Tak, z wody i z ducha. A kiedy się rodzimy na nowo z wody i z ducha? Nie wiem, jak przyjmujemy nie? To odnawiamy w sobie obecność Pana Jezusa i Ducha Świętego. A kiedy po raz pierwszy, taki najważniejszy moment, kiedy my jako ludzie... Chrzest! Brawo, tak. Chrzest. Nie dość, że polewają nas wodą, w niektórych kościołach nawet zanurzają do wody. Czyli rodzimy się na nowo z wody i zstępuje na nas Duch Święty. W naszym serduszku zaczyna mieszkać cała Trójca Święta. Nasze serca stają się czyste, obmywane z grzechu, całkowicie czyste. I wstępuje na nas Duch Święty. I zaczynamy żyć Duchem Świętym. Ale Duch Święty to taki wyjątkowy gość. On lubi mieszkać tu w serduszkach, w duszyczkach. Ale jak są czyste, jak są otwarte na Pana Boga, lubią z Nim rozmawiać. A jak nasze serduszka robią się takie hałaśliwe, krzykliwe, nie ma w nich ciszy. To co było w książce, że wyczuł przez komputer barany w sercu. Aha, ja już wiem, że tak ryczą barany, komputery, komórki. W serca. Internet, to wszystko wyje w serca i tam nie ma miejsca dla Pana Boga, nie ma ciszy. Cisza jest kiedy? Jak się modlimy, jak idziemy do lasu posiedzieć, popodziwiać dzieła Pana Boga, tak? Do kościoła, wtedy się rodzi cisza w serduszku i tam jest miejsce dla Ducha Świętego, żeby nam coś mówić. Gdzie możemy oczyszczać te nasze serduszka, żeby na nowo Duch Święty powiedział? Spowiedzi Świętej, tak? Ja już chodzę. Kto przyjmuje Pana Jezusa, ten idzie do spowiedzi i tam na nowo Duch Święty wypełnia nasze serduszka. A kto nie, to na modlitwie przeprasza Pana Jezusa, prawda? Przeprasza Pana Jezusa w spowiedzi świętej i wtedy Duch Święty ją wypełnia na nowo. A Gabryś, gdzie przeprasza Pana Jezusa, żeby się do Niego zbliżyć? W kościele. W kościele, albo gdzie jeszcze? Ja wiem, kiedy Ty przepraszasz Pana Jezusa. Wieczorem, kiedy? Jak idę spać. Na modlitwie wieczornej, tak? A Łucyjka też przeprasza Pana Jezusa, jak coś nie wyszło? Za małe wpadki? Nie wiem. Nie wiesz? W kościele i rano jak ja wieczorem, jak idziemy spać. To też przepraszasz, nie? Jak czasem coś się przydarzy właśnie, ja też, bo to jest dobry rachunek sumienia, prawda? Przed spowiedzią. I zobaczcie, to są takie nasze serduszka, o. Jak jest w nich Duch Święty,
jak się modlimy, przyzywamy Ducha Świętego, czytamy Pismo Święte, tak? Przepraszamy Pana Jezusa za grzechy, to On nam daje swojego Ducha. I zobaczcie, nasze serduszka wtedy są takie. Nie. Jeszcze nie? Już. Już? Są takie serduszka, są pełne moje. Ducha Świętego. Zaraz każdy dostanie. Są pełne Ducha Świętego. Pełne radości, wdzięczności. Są wdzięczne Panu Bogu za to, co dostały, tak? Żyją Jego miłością, radością, pełne pokoju. Nawet jak się dzieje nie wiadomo co wokół, to Duch Święty wypełnia nas ogromnym pokojem, tak? Że wszystko Mu oddajemy, ufamy, że On jest z nami. A uwaga teraz, w momencie kiedy oglądamy ciągle bajki, internet, nie mamy czasu dla Pana Boga spotkać, nie chcemy z Nim rozmawiać, nie chcemy posłuchać Słowa Bożego, to nasze serduszka... Nasze serduszka umierają. Wracamy do Pana Boga. To na nowo nasze serduszka.